Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o młodym dziedzictwie. Dziedzictwie warszawskim. Czym jest młode dziedzictwo? Jakie obiekty należy chronić? Które są warte zachowania dla przyszłych pokoleń? Spróbujemy sobie na to odpowiedzieć podczas naszego spotkania. Dziedzictwo to jest temat, pojęcie bardzo szerokie i trzeba tutaj zaznaczyć, że mówiąc o zabytkach czy też dziedzictwie, podejście do ochrony zmienia się w czasie, ono nie jest konstans i obiekty, które kiedyś nawet byśmy nie pomyśleli, że są warte ochrony, oczywiście z czasem, tak jak wspomniałam, to podejście potrafi się zmienić, w zasadzie się zmienia po prostu. Ja w czasie tego naszego dzisiejszego spotkania pokażę też, jak na przestrzeni w zasadzie 10 lat też zmieniło się podejście do architektury, do jej ochrony i myślę, że na korzyść dla właśnie naszego dziedzictwa. Najmłodszym zabytkiem, od tego chciałam zacząć, co jest najmłodszym zabytkiem w Polsce? Otóż, jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najmłodszym takim zabytkiem jest cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Boga Rodzicy w Białym Borze koło Szczecinka. Jest to cerkiew, która powstała niecałe 20 lat temu, to jest 97 rok, kiedy ją ukończono. Głównym takim projektantem był malarz, w zasadzie artysta Jerzy Nowosielski, ale on zawsze wspominał o tym, że chciałby stworzyć takie dzieło totalne. Nie tylko elementy malowideł, ale cały obiekt. I to właśnie udało mu się w Białym Borze. Współpracował z Bogdanem Kotarbą. To jest taki przykład architektury, która łączy bardzo ściśle sztuki wizualne. I to jest właśnie najmłodszy polski zabytek. Ministerstwo też podaje, że kolejnym takim najmłodszym zabytkiem jest kaplica pod wezwaniem świętych równych apostołom Konstantyna i Heleny w Jałówce. To jest projekt Aleksandra Grygowicza z 1999 roku, czyli kolejny bardzo młody zabytek. Ciekawy obiekt, można powiedzieć, jest wynikiem indywidualnego stylu architekta. I co ciekawe, te wszystkie najmłodsze zabytki są to cerkwie. Tak jak kolejny obiekt, który dla mnie samej muszę przyznać był zaskoczeniem, ponieważ jest to cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Grabarce. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, chociaż ministerstwo właśnie wymienia ten obiekt wśród trzech takich zabytków najmłodszych, to jednak trzeba zaznaczyć, że to był obiekt odbudowany, mimo tego, że odbudowany, zrekonstruowany, chociaż dosyć swobodnie. Tak? Tutaj jest dużo takich też elementów współczesnych, elementów pewnej kreacji też autora. Natomiast w 1990 roku ta cerkiew spłonęła i kilka lat później oddano do użytku tą, no, w zasadzie od zera postawioną cerkiew z bardzo ciekawymi też polichromiami Jarosława Wiszenko. No ale oczywiście, jeżeli mówimy o młodych zabytkach, też biorąc pod uwagę pewne odbudowy i rekonstrukcje, no to w Warszawie pewnie takim zabytkiem byłby Zamek Królewski w Warszawie, natomiast nie będę brała pod uwagę rekonstrukcji, a najmłodsze, porozmawiamy sobie o tym najmłodszym dziedzictwie. Jaki w Warszawie mamy taki najmłodszy zabytek? Kiedy mówię o zabytku, mam na myśli rejestr zabytków, tak? Do tego jeszcze wrócę. Otóż najmłodszym takim zabytkiem w Warszawie jest dworzec Warszawa Centralna.
Został on wpisany do rejestru zabytków decyzją Jakuba Lewickiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2019 roku, więc jest to też dosyć młody wpis. Proszę Państwa, ja chciałam tutaj przypomnieć, jak kilka dosłownie lat temu, może niecałe nawet 10, ten obiekt był odbierany. Ja doskonale pamiętam głosy, w których mówiono o tym, że dworzec centralny należy zburzyć, ponieważ jest nieciekawy, brudny, nie reprezentuje żadnej wartości. To były całkiem dużo było tych głosów i całkiem poważne te głosy były. Natomiast co tutaj się wydarzyło? Otóż okazuje się, że wystarczyło ten obiekt umyć, po prostu umyć, zedrzeć te kolejne nawarstwienia, warstwy, tak, oczyścić go z tych chaotycznych reklam i wyłonił nam się piękny, modernistyczny budynek, ogromna wiata, można powiedzieć, tak. To jest oczywiście projekt Arseniusz Romanowicz, też do tego projektanta, o tym projektancie dzisiaj będziemy mówić. I można powiedzieć, że tutaj zadecydowało że ten obiekt został zachowany, zadecydowało co? W zasadzie brak pieniędzy, tak? Bo to był moment, kiedy było euro, 2012 rok. Planowano wyburzenie wcześniej, natomiast no, nie starczyłoby środków. Więc tutaj inwestor PKP zdecydował się na lifting tak zwany budynku i faktycznie poczuliśmy, że jest to budynek, który nas zachwyca, tak? Zachwyca warszawiaków i rzeczywiście takie opinie wcale nie są rzadkie. Natomiast jeszcze, proszę Państwa, niecałe 20 lat temu, w zasadzie to był 2007 rok, kiedy został ten obiekt wpisany do rejestru zabytku, czyli te kilkanaście lat temu rozmawialiśmy w zasadzie o tym, czy wpisywać do rejestru zabytków obiekty socrealistyczne, tak? Czy Pałac Kultury, to wywołało też ten wpis, wywołał ogromne oburzenie niektórych osób, niektórych części środowiska. Wystosowano też list do ministra kultury, grupa osób związana z kulturą, w którym no, domagała się wycięcia, to znaczy wykreślenia z rejestru zabytków tego obiektu i cofnięcia tej decyzji. Natomiast po tych kilku latach w zasadzie no, już niewiele osób chyba dziwi, że tak, Pałac Kultury i Nauki zasługuje na ochronę jako ten obiekt już minionej epoki i też świadectwo swojego czasu, ale także tego stylu. Tak samo warszawski MDM również jest wpisany do rejestru zabytków. I obiekty, można powiedzieć, socrealistyczne nie wywoływały też aż tak dużych emocji. Oprócz właśnie Pałacu Kultury, to był taki obiekt, który rzeczywiście wywoływał duże emocje. Natomiast batalia toczyła się o co innego, o obiekty powojennego modernizmu. Niestety bardzo wiele z nich straciliśmy. Można powiedzieć takie perły architektury, które były doceniane nie tylko tutaj w kraju przez znawców, ale także za granicą. Dość powiedzieć, że właśnie Super Sam, dzieło profesora Zaleskiego, jeżeli chodzi o konstrukcję, był przywoływany w podręcznikach o architekturze zagranicznych. To był obiekt, który był prezentowany na wystawach światowych, oczywiście makiety. Więc i można powiedzieć, że od tego obiektu, właśnie od Super Samu, wyburzenia jego, zaczęła się też taka szersza debata o tym, czy powojenny modernizm należy chronić.
I dokładnie tak stawiano pytanie, nie, czy należy go chronić. Ponad 10 lat temu pytaliśmy o to, czy. Ja myślę, że teraz jesteśmy zupełnie w innym punkcie i też przedstawię, jak do tego momentu doszliśmy. Natomiast no niewątpliwie kilkanaście świetnych obiektów utraciliśmy, to między innymi pawilon chemii, warszawskie kina jak Moskwa, Praha, kino Skarpa i wiele, wiele innych obiektów, o których dzisiaj nie będę o wszystkich wspominać, natomiast o kilku wspomnę. I teraz chciałam nadmienić, na jakiej podstawie chronimy zabytki i jaka może być forma ochrony. Najbardziej taką oczywistą formą ochrony obiektów zabytkowych jest oczywiście rejestr zabytków. I to reguluje ustawa o ochronie zabytków. I jak ona nam ją definiuje? To jest jakby istotne, ta definicja, ponieważ pozwoli nam trochę tak spojrzeć, dlaczego niektóre obiekty były chronione i dlaczego też niektóre z kolei nie, tak? Więc tak, nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Proszę zwrócić uwagę, że w tej definicji nie ma mowy o konkretnej cezurze czasowej. Tutaj nie jest powiedziane, że zabytek powinien mieć 30 lat, jak to się często jakby mówiło o tym, że no, powinien być ten upływ czasu 3 dekad, tak? Tu nie mamy powiedzianego, że dokładnie od jakiegoś momentu, tylko minionej epoki. I tutaj ustawodawca dał taką dosyć dużą, duży obszar interpretacji, który uważam, że jest akurat dobry, tak? Który decydowałby o wpisie bądź nie wpisie do rejestru zabytków. Oczywiście muszą to być obiekty, które posiadają wartość, tak? Historyczną, artystyczną lub naukową. Na podstawie konkretnych obiektów będziemy to sobie analizować. Natomiast mówimy też o tym młodym dziedzictwie, czyli obiektach. Pojawią się tutaj obiekty, które powstały no właśnie 30 lat temu, ale także młodsze, 20 lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu. I te obiekty, no trudno tutaj powiedzieć, żeby były dziełem minionej epoki, ale one również mogą być chronione. Są natomiast chronione na podstawie innej ustawy i inne są tutaj narzędzia ochrony takiego dziedzictwa. Są to nazywane, te obiekty są nazywane dobrami kultury współczesnej i ochrona ich jest regulowana przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To jest dosyć istotne, bo na podstawie tej ustawy i tego zapisu możemy chronić naprawdę bardzo młode budynki. O tym też będzie na naszych spotkaniach. Natomiast jak tutaj ustawodawca definiuje te dobra kultury współczesnej? Przez dobra kultury współczesnej należy rozumieć niebędące zabytkami, dobra kultury takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Czyli także nie mamy tu żadnej cezury czasowej, natomiast jest jeden taki ważny wyznacznik, że są to obiekty, które nie są zabytkami, tak? I jak one są chronione jako DKW? Otóż obiekty, które są w DKW, czyli w tej zbiorze dóbr kultury współczesnej, są wpisywane do studium zagospodarowania przestrzeni, które no, ma obowiązek każda gmina w zasadzie prowadzić, a następnie na tej podstawie sporządzane są plany miejscowe. I taki obiekt, który znajduje się w studium, powinien być zawarty w planach miejscowych, ale oczywiście jest tu pewien
no, jak to zazwyczaj bywa, problem, pewna luka, mianowicie Super Sam również był w dobrach kultury współczesnej na tej liście, tak? Jak również wiele tych obiektów, takich jak Kino WZ, Kino Moskwa to nie, bo ono wcześniej zostało wyburzone, ale Kino Skarpa. To były obiekty, które były właśnie na tej liście sporządzonej przez SARP. Natomiast to nie uchroniło ich przed wyburzeniem. A dlaczego? Dlatego, że nie sporządzono planów miejscowych, a tak naprawdę narzędziem, które chroni, jest plan miejscowy, w którym to są ujęte te dobra kultury współczesnej. Wiemy, jak to wygląda w Polsce. Plany miejscowe powstają bardzo, bardzo powoli. Jest i tak dużo lepiej niż 10 lat temu, ale to jest dalej, można powiedzieć, niewystarczająco. I taki obiekt, którym no, zachwycali się również zagraniczni krytycy architektury, jak Super Sam, niestety został wyburzony też przy dużym oburzeniu z ekspertów, część ekspertów, to też jest dosyć znamienne, że część środowiska tutaj była podzielonego. Niektórzy uważali, że ten obiekt jest już bardzo zniszczony i skorodowany, tak przynajmniej wykazała ekspertyza. A to, co było, można powiedzieć, najbardziej charakterystyczne dla tego obiektu i co sprawiało, że był naprawdę takim obiektem nietypowym, eksperymentalnym i świadectwem też pewnej myśli technologicznej, która była na dosyć wysokim poziomie. To jest też świetne dzieło, znaczy takie dzieło, można powiedzieć, też życia profesora Wacława Zalewskiego, który był doskonałym konstruktorem, też Spodek w Katowicach między innymi zaprojektował. I ten, proszę Państwa, dach, który ważył około setki ton, on, proszę Państwa, nie był dźwigany przez żadne filary, przez żadne wsporniki. Po prostu system lin odciągających i łuków sprawiał, że był jakby zawieszony niemalże w powietrzu, tak? Nie było żadnej podpory, ściany, które tutaj widzimy, czyli te przeszklenia, to są ściany kurtynowe, one nie są nośnymi, nie są nośnymi ścianami, prawda? Tutaj widzimy doskonale też tą, proszę zwrócić uwagę, jak rzeźbiarski też był ten dach. I oczywiście świetne malowidła autorstwa małżeństwa Rechowiczów, również niestety bar Frykas, który był w środku, potem tam McDonald's był i niestety nie uszanował też tego dziedzictwa. Natomiast no, finalnie Super Sam został zniszczony. Podobno nie jak pawilon Chemia. Kolejny obiekt powojennego modernizmu autorstwa Jana Bogusławskiego i Gniewiewskiego, nad którym krytycy architektury również tutaj się rozpływali. Niestety podzielił losy Super Samo. Proszę zwrócić uwagę na lekkość tej architektury. Na lekkość, na tą, również tutaj też nie mieliśmy tych elementów takich nośnych, jeżeli chodzi właśnie o ściany, tylko wewnątrz delikatne słupy. Niestety ten obiekt również podzielił los Super Samu, mimo tego, że no, wydawało się, że Super Sam był takim momentem, można powiedzieć, przełomowym, że skoro to się stało, no to już się opamiętamy. Natomiast niestety tak nie było. Wiele właśnie obiektów zostało wyburzonych po tym 2006 roku. Natomiast podejście do powojennego modernizmu
zaczęło się zmieniać z takiego niechcianego dziedzictwa, dziedzictwo, które się kojarzyło przede wszystkim z PRL-em, z epoką, która słusznie minioną epoką, z pewną też z tandetnością tych materiałów, które były tam w tym czasie używane. To podejście zaczęło się zmieniać. Z pewnością miało bardzo dużo tutaj, duże miało znaczenie to, że pewni autorzy, krytycy coraz więcej pisali też o tym. Właśnie ta publikacja Filipa Springera, Niechciane dziedzictwo, tutaj to też trzeba powiedzieć, że również dużo jakby zrobiła na korzyść w promocji tej architektury. I można powiedzieć, że ta świadomość społeczna coraz bardziej się zmieniała. I patrzymy teraz na dolny pawilon kasowy dworca Warszawa Powiśle. To jest taki właśnie przykład, kiedy niewielkim nakładem środków architekci pokazali, że można wyremontować budynek bez w zasadzie szkody dla samej architektury, a jednocześnie on świetnie, można powiedzieć, zagrał. Ponieważ przypomnę, że o tych elementach linii średnicowej również dyskutowano w kontekście wyburzenia, tak? Natomiast proszę tutaj spojrzeć na te kolejne zdjęcia. Oczywiście pawilon już się nie prezentuje tak dobrze jak na tym czystym, prawda, zdjęciu w momencie, kiedy z lat 60. Natomiast to jest przykład, kiedy naprawdę niewielką ilością nakładu środków udało się obiekt przywrócić do życia. Tutaj powstał, prawda, klubokawiarnia, grupa Centrala odpowiadała za jego modernizację, przywrócenie do życia. Zresztą Centrala jest znana z tego, że przy działaniach, przy obiektach modernistycznych stara się zachować maksymalną ilość właśnie tej substancji oryginalnej, żeby za mocno nie wejść w tą architekturę nowymi rozwiązaniami. Tak właśnie się stało w przypadku dworca, tego pawilonu kasowego Warszawa Powiśle. Doskonale wiemy, że bardzo cieszył się bardzo dużym powodzeniem wielu warszawiaków młodych tam przybywało. I kolejny właśnie obiekt z zakresu linii średnicowej, czyli dworzec Warszawa Stadion. Obiekt, który pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, no niestety był bardzo zaniedbany. I to jest właściwie problem wielu tych obiektów powojennego modernizmu, że one były po prostu bardzo zaniedbane, brud, brak właśnie oczyszczania, brak jakiejkolwiek modernizacji przez lata sprawiał, że no niestety nie odbieraliśmy dobrze tej architektury. Trudno było spod tych warstw, kolejnych właśnie nawarstwień, zobaczyć tą jakość, która się pod tym kryła. Natomiast tutaj również Euro 2012 udało się zmodernizować obiekt, a nie go wyburzyć. To są już takie właśnie pierwsze pierwiastki zwiastujące tą zmianę. Zmianę właśnie w podejściu do architektury powojennego modernizmu. Natomiast ta zmiana dokonywała się procesualnie. To były też z doświadczenia mogę powiedzieć, ponieważ nasze Stowarzyszenie Masław tu było, tu stało, angażowaliśmy się w obronę tej architektury, również prowadziliśmy spotkania, debaty na ten temat i to była długa droga, ponieważ my zaczęliśmy działać w 2010 roku, w 2011 roku pierwszy raz wydaliśmy tą publikację Tu było, tu stało, czyli Znikająca architektura Warszawy po 1989 roku, w której to przywołaliśmy wiele tych obiektów właśnie
właśnie modernistycznych, które zniknęły z przestrzeni Warszawy. Ja pamiętam doskonale, jak organizowałam te debaty na początku działalności. Naprawdę wielu warszawiaków, osób, które przychodziły na te spotkania, uważało, że co my chcemy chronić? To jest architektura, która jest nieciekawa, jest zniszczona. Miasto musi żyć, trzeba zastępować nowymi realizacjami. Natomiast to podejście powoli się zmieniało. Takim przełomem, przynajmniej dla mnie, ponieważ bardzo też się zaangażowaliśmy w obronę tego obiektu, był pawilon przy Szarej. Pawilon znany jako pawilon Syreniego Śpiewu, ponieważ tutaj się taki klub mieścił, natomiast to był obiekt restauracyjny, wybudowany w 1973-1975 roku dla Komitetu Centralnego PZPR wraz z hotelem Powiśle. Tutaj łączył przez taki łącznik ten obiekt był połączony. Proszę Państwa, to jest przykład architektury, która została w zasadzie niezmieniona, jeżeli chodzi o ten pawilon. Tutaj zarówno zachowały się mozaiki, metaloplastyka, jak i okładziny drewniane. Zaraz pokażę też zdjęcia z wnętrz. I ten obiekt miał zostać po prostu rozebrany. Nie było, inwestor nie widział w nim żadnych wartości, chciał po prostu postawić nowy obiekt. Natomiast pewne takie zwarcie kilku organizacji, tutaj między innymi miasto jest nasze z Jankiem Śpiewakiem, który tutaj się bardzo też zaangażował, i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Warszawie, wraz właśnie z naszym stowarzyszeniem, no podjęliśmy walkę o ten obiekt. Ja powiem szczerze, że to był naprawdę angażowało nas to bardzo. To był duży wysiłek czasowy, który i również emocjonalny, tak? Bo tutaj różne głosy słyszeliśmy, chociaż na pewno nam Państwo po prostu pomogliście, bo to warszawiacy opowiedzieli się też za pozostaniem tego obiektu. Kiedy stworzyliśmy wydarzenie, do niego przyłączyło się około 50 bodajże tysiące osób, to było no, nieprawdopodobne, więc jestem głęboko przekonana, że gdyby nie warszawiacy, to prawdopodobnie ten obiekt by nie stał. Ale też trzeba powiedzieć, gdyby nie to, że odpowiednie służby, które są odpowiedzialne za ochronę zabytków, również miały wolę go chronić. I tutaj nastąpiło takie idealne sprzężenie, tak? Czyli z jednej strony mamy organizacje pozarządowe, które występują z wnioskiem o wpis do rejestru, z drugiej strony mamy stołecznego konserwatora zabytków Michała Krasuckiego, który również nie tylko nam kibicuje, ale też pomaga jakby na zapleczu, żeby to się wydarzyło. Mamy mazowieckiego konserwatora zabytków Jakuba Lewickiego, który wpisuje ten obiekt, również widząc go, jak jego dużą wartość, oraz no, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie wola też generalnej konserwator zabytków, czyli Magdaleny Gawin, która również dostrzegła walory tej architektury. Zresztą profesor Gawin jest znana z tego, że tą architekturę powojennego modernizmu, a także nawet młodsze obiekty ceni i stoi na stanowisku, że jak najbardziej powinny być chronione. I to się też dzieje. Więc ten obiekt, proszę Państwa, tu są właśnie te wnętrza, mozaiki autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego, te piękne okładziny drewniane, to wszystko jest zachowane. I oczywiście czekamy teraz też na drugą funkcję tego budynku, to na naszym kolejnym spotkaniu też będziemy sobie mówić o tych zabytkach od nowa, ale to nie dzisiaj, jeszcze kolejny element, może niektórzy z Państwa bywali, kiedy ten klub istniał. I kolejny taki obiekt, który w zasadzie też miał zostać wyburzony, węgierska ekspozytura handlowa, obiekt przy Szwoleżerów.
Można powiedzieć, że gdyby nie właśnie ta wola też odpowiednich służb, no, nie mielibyśmy tego obiektu. Jest to bardzo nieznany obiekt, nieznany, bo on jest po prostu ukryty. No, tutaj też ambasada Węgier jest jego posiadaczem. Natomiast naprawdę bardzo ciekawa, spójna architektura. Projekt Jana Zdanowicza z lat 70. Proszę zwrócić uwagę na ten wewnętrzny dziedziniec. Ja powiem szczerze, ja nie znałam tego obiektu wcześniej, zanim zajęliśmy się tutaj tą kwestią wpisu do rejestru. I byłam absolutnie zachwycona jakością i też ciekawymi rozwiązaniami użytymi w tym obiekcie. Kolejnym takim wpisem jest, który wydarzył się dosyć niedawno, bodajże w 2019 roku, jest wiata przystankowa warszawskiej kolei dojazdowej. Tutaj znowu projekt Arseniusz Romanowicz. W kontekście tego, co się dzieje obok, trudno czasami zobaczyć tą jakość, ale także koncepcję tej architektury i też jeżeli chodzi o konstrukcję bardzo ciekawą, wykorzystującą hiperborelę paraboiczną. Natomiast jedna z tych wiat już nie istnieje, druga na szczęście została zachowana i jest już też w rejestrze zabytków, natomiast niektóre obiekty nie miały takiego szczęścia. Teraz chciałabym skupić się na kilku warszawskich obiektach, które co prawda istnieją w tkance miejskiej, natomiast zostały przekształcone oczywiście ze szkodą dla swoich wartości artystycznych. Jeden z tych obiektów znajduje się na warszawskiej Woli przy Pedecie, czyli jest to Wolska, Młynarska. Obiekt, który był autorstwa Jerzego Sołtana, wybitnego absolutnie architekta, który to założył zakłady artystyczno-badawcze na warszawskiej ASP. Miały one za zadanie skupiać nie tylko właśnie architektów, tylko ważnym taką ideą, która przyświecała Sołtanowi, była integracja wielu dziedzin, synkretyzm pewien. Więc zarówno w tych zakładach byli architekci, jak i artyści wizualni, inżynierowie, to było bardzo istotne i można powiedzieć, spod tej pracowni wyszło bardzo wiele świetnych, doskonałych obiektów, jednych z lepszych dzieł architektury polskiej po wojnie. Ten obiekt został przekształcony, natomiast kubaturowo nadal istnieje i ta kubatura jest zachowana, natomiast wnętrza, te relacje wnętrze, zewnętrzne, tutaj to wszystko zostało niestety zaburzone. Kolejnym takim przykładem jest Stadion Warszawianki przy Merliniego. To było dzieło, które można nazwać w zasadzie landscape'em, tak? Czyli nie tylko architektura, ale także krajobraz, które tutaj Sołtan bardzo ciekawie i z dużym namysłem przekształcił, zaaranżował i wpisał to założenie architektoniczne, krajobrazowe. Właśnie to jest istotne, że znajduje się przy Skarpie Warszawskiej, otwierając się na Skarpę. Teraz te relacje przestrzenne są czasami trudne do wychwycenia, ponieważ przestrzeń ta została zmieniona, niektóre obiekty zostały wyburzone. Tutaj mamy przykład pływalni autorstwa właśnie Sołtana, Ichnatowicza, a także Wojciech Fangor, opracowanie tej plastyki elewacji.
Natomiast, a tutaj jeszcze widzimy właśnie takie elementy, łuki te oporowe Tomaszewskiego, bardzo ciekawa koncepcja, o której dzisiaj już dłużej nie będę opowiadać. Natomiast ten obiekt, można powiedzieć, istnieje, ale jest bardzo, bardzo zaniedbany. I jak moglibyśmy go chronić? No właśnie wpisując, ponieważ tak jak widzieliśmy, dobra kultury współczesnej również definiują założenia krajobrazowe, tak? One również mogą być chronione. Poprzez ochronę w planie miejscowym ten obiekt mógłby zostać ujęty i finalnie chroniony. Tutaj też staraliśmy się o to, żeby był wpisany nawet do rejestru, więc nie tylko DKW, ale rejestr, ale jest to obiekt, który nadal nie jest w zasadzie w żaden sposób chroniony. Kolejnym takim przykładem, który no, dosyć kontrowersyjnym, obiektem, który jest w ogóle w rejestrze, a w zasadzie został zburzony do zera, jest oczywiście Centralny Dom Towarowy, CEDET, potem znany jako SMYK. Obiekt, który bardzo wyróżniał się, kiedy powstał, 49 rok, więc kiedy powstał, okolica, to można powiedzieć, przede wszystkim były zrujnowane kamienice, jeszcze dużo przed ścianą wschodnią, więc to była taka pierwsza nowoczesna realizacja. Natomiast Zbigniew Ichnatowicz, który był tutaj głównym projektantem obiektu, został mocno skrytykowany, ponieważ za chwilę weszła doktryna realizmu socjalistycznego, więc za ten kosmopolityzm, za architekturę kosmopolityczną. No i oczywiście tutaj mieliśmy w 70-tych latach pożar, który wybuchł, strawił obiekt i sytuacja taka nastąpiła, jak w przypadku kolejnego obiektu, o którym dzisiaj jeszcze wspomnę, że nowy inwestor współczesny no, właśnie odwoływał się do tego pożaru, że w zasadzie on zniszczył ten obiekt, więc inwestor go chciał przywrócić. To jest ten obiekt po odbudowie, w którym mieścił się przede wszystkim SMYK. Tutaj mamy jeszcze pawilon administracyjny. I tu widzimy burzenie obiektu. Powiem Państwu, ja powiem wprost, to po prostu jest ściema, że my mamy obiekt zabytkowy, jeżeli chodzi o SMYK. No, mamy dosłownie jakieś dwa takie filary. Tego szkieletu nie ma, go po prostu nie ma. Mamy dwa filary, tyle się zachowało, jeszcze są przeszklone. W nowym obiekcie możecie Państwo zobaczyć. Oczywiście te relacje, które tutaj mamy we wnętrze, te wnętrza w ogóle są zupełnie przekształcone. Dobudowano też nowy obiekt. Na tym zdjęciu widzimy jednak, jak bardzo obiekt był zaniedbany, jak nie był w żaden sposób dotowany. I ta część, no tutaj piękne zdjęcie z neonami warszawskimi, ta część tutaj, którą widzimy od strony północnej, no niestety też oczywiście już jej nie ma, ponieważ tu mamy taki kubaturowo obiekt. Kolejne przekształcenia, które nastąpiły ze szkodą dla architektury, to oczywiście ściana wschodnia. Całościowe dzieło pod głównym projektantem tutaj Zbigniew Karpiński był, lata 60. Założenie, które było bardzo spójne i na tym polegała też jego siła. Te relacje, które tu widzimy, granie poziomami oraz tymi pionowymi akcentami, te właśnie trzy wieżowce oraz jeszcze tutaj uniwersus. Natomiast obecnie doskonale widzimy, że wiemy zarówno rotunda, jak i tego obiektu uniwersalu. Oczywiście już nie ma,
Podobna historia jak przy cedecie, co prawda tutaj chyba nie mamy ani jednego takiego oryginalnego elementu tej konstrukcji. Natomiast doskonale wiemy, jak otrzymaliśmy tą nową rotundę, że to nie jest to, to nie są te relacje, to nie jest ta subtelność tej architektury. Została zaburzona zarówno skala tego obiektu, chociaż może nie aż tak, ale przede wszystkim te detale, które miały bardzo duże znaczenie, na przykład ta czapka tak zwana generalska, czyli tutaj dach, prawda, no, jego po prostu już nie zobaczymy, tak samo jak nie zobaczymy już sezamu, czy też dobudowanego do niego McDonalda, który był pierwszym McDonaldem w Warszawie. Oczywiście pasaż śródmiejski, obecnie Wiecha, to no, kolejny taki element, który bardzo przekształcił tą architekturę na niekorzyść. Zniknęły te elementy też małej architektury. Jest to obecnie z przestrzeni kameralnej, no, stał się obiektem bardzo no, takim antymiastotwórczym, można wręcz powiedzieć. I tutaj pawilon Zodiak akurat został odtworzony, natomiast no już ten element wodny, jak wiemy, go już nie ma. Sezam, tak jak już mówiłam, też został już wyburzony. Natomiast Kino Relax, proszę Państwa, może nie wszyscy z Państwa wiedzą, to jest obiekt, który no, miał być też wyburzony, natomiast bodajże 2019 rok został wpisany do rejestru zabytków i ten element jest chroniony. Natomiast no, jako całość, no niestety, już ściana wschodnia się nie broni. Całkiem niedawny wpis do rejestru zabytków. W zasadzie można powiedzieć chyba ostatni, jeżeli chodzi o zabytki warszawskie i ten nowy rok. Bodajże, nie, przepraszam, to w koniec 2020 roku został wpisany. Natomiast dworzec Warszawa Śródmieście, znowu architekt, o którym już wspominałam, Jerzy Sołtan, zakłady artystyczno-badawcze, piękne mozaiki Wojciecha Fangora. Tutaj widzicie Państwo tą plastykę, która została opracowana wnętrza. Częściowo została niestety zniszczona kilka lat temu prowadzoną modernizacją, natomiast PKP no, planowało w ogóle tutaj przebudowę tych wnętrz i finalnie zniszczenie ich. Najpierw zostały wpisane mozaiki do rejestru zabytków, no ale można by było je przenieść. Natomiast Mazowiecki Konserwator Zabytków zdecydował o wpisie zarówno wnętrza, jak i pawilonów zewnętrznych, które prezentują trochę inny nurt, czyli jeszcze socrealizm i to są też inni architekci. Wnętrza Jerzy Sołtan wraz z zespołem, a z kolei tutaj Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak, te pawilony, które powstały w 1955 roku, a wnętrza 1963 rok. Więc na tym elemencie takim pozytywnym chciałabym zakończyć dzisiejszy wykład i przy następnym spotkaniu pokażemy sobie te obiekty jeszcze młodsze, to dziedzictwo jeszcze młodsze, które w zasadzie no, nie jest obecnie chronione. Dziękuję bardzo za spotkanie.